organizatorów skandalicznego antysemickiego wieczu w Kaliszu mają. Ty pierdolisz. Ale jeśli ktoś liczy, że mają jakąkolwiek refleksję, to niestety nie. Jacek Tacik. Złość i nerwy, bo do tej pory Wojciech O mówił to, co chciał i kiedy chciał. Przyzwolenie. Tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, z przesłanką była obawa ukrycia się, ucieczki podejrzanego, w szczególności tutaj ukrycia się. Nie patrzy w kamerę, strach. Przesłankę. Za to, co tu na chińskim rynku robił i do czego namawiał 11 listopada. Brawo. Usłyszał 3 zarzuty. Najważniejszy to nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. W filmu z policji, w filmu z prokuratury. Ty chuju, Konrad Bójkowski. I teraz pana zdaniem to jest decyzja polityczna, żeby coś mu jednak zrobić. Tak, to jest decyzja polityczna. Polityczna, świetnie. Usłyszał jeszcze Marcin O i Piotr R, który za takie hasła. Brawo! I za publiczne spalenie kupy Żyda już raz został skazany na karę więzienia. Symbolicznym spaleniu statutu kalickiego, który od XIII wieku gwarantował prawo Żydom. Przywileje. Media na całym świecie. Kalisz stał się na chwilę symbolem antysemityzmu i różnorodności. Że Holokaust od razu. Mieszkańcy wyszli w niedzielę na ulicę, żeby zaprotestować. Tęcze. Świetnie. Musimy powiedzieć, że w Polsce dla faszyzmu wszelkie odmiany rasizmu. Ciężko się o polsku mówi, nie? Homofobii nie ma miejsca. Że ten kraj jest krajem cywilnym. Kraj. Do przeanalizowania jest kilkadziesiąt godzin nagrań. Prokuratura wnioskowała o areszt dla 3 zatrzymanych, bo obawiała się, że będą mataczyć. Obawa wpływania na zeznania świadków. Morderców się zatrzymuje. Ustalenia przyszłych ról procesowych. Skoro mamy nagranie, nie można mówić o tym, że oskarżenie może w sposób bezprawny wpływać na to postępowanie. Brawo, Wojtek!